@problem8. Ogólnie ogarnijcie gościa. In January 2011, Heple added guilt to the charges in a New York courthouse, Fatinka possible 10 years in prison. On 23 September 2011, Moreno was sentenced to 21/2 years in prison on the heroin smuggling charges. He was released from prison 26 months later and returned to Ecuador. Groziło mu 10 lat. Dostał 2,5 i tak wyszedł przedwcześnie z powiązania z mafią. W sumie ryjek trochę psychopatyczny. Źródło: mediagol.it.